Stan epidemiczny całkowicie zmienił funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki. Z niespotykanym dotąd trybem działalności muszą zmierzyć się także tarnobrzeskie spółki. O pracy, oczekiwaniach i przyszłości z prezesami wszystkich spółek rozmawiał prezydent Dariusz Bożek podczas specjalnego spotkania. To, co mnie najbardziej interesowało, to bezpieczeństwo pracowników. I to zostało przez prezesów, zostałem zapewniony, że o to przede wszystkim zadbano. Jest możliwość oczywiście pracy, natomiast wiadomo, że chodzi o to, żeby ludzie się ze sobą nie stykali, żeby zapewnione były wszystkie warunki bezpieczeństwa. Od początku pandemii wdrożyliśmy w spółce procedury bezpieczeństwa i tak w obszarze nieruchomości polegające na dwustopniowej takiej dezynfekcji specjalnej budynku. Pierwszy stopień polega na tym, że nasze służby sprzątające zostały wyposażone w specjalne środki do dezynfekcji. I tu chciałbym zaznaczyć, że przemywają wszystkie klamki, guziki, przyciski, barierki, poręcze i wszystko, co może mieć kontakt z wirusem. I te działania podejmowane są dwa razy w tygodniu. Drugi taki stopień, który podejmujemy, to jest kompletna dezynfekcja od ostatniej kondygnacji budynku po aż piwnicę. Dodatkowo Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zapewniło swoim pracownikom wymagane środki higieniczne, a mieszkańcy chcący kontaktować się z pracownikami spółdzielni mogą to uczynić poprzez zamontowaną tymczasowo urnę. Nowy, zmieniony tryb pracy nie wpłynął na konieczność rezygnacji z części etatów czy też zawieszania głównych inwestycji, co mogłoby zaburzyć płynność finansową spółki. Nie ma mowy o żadnej utracie płynności poprzez spółkę. Spółka jest stabilna, ma zabezpieczone finansowanie z każdej strony. Chciałbym Państwa uspokoić, TBS naprawdę nie ma żadnych problemów finansowych. Spółki są oczywiście w trudnej sytuacji, niemniej jednak ta płynność finansowa w tej chwili istnieje. Na tyle, na ile mogą, to wykonują prace, które były zlecone. Nie chcemy rezygnować z inwestycji, przynajmniej tych, które mogą być ważne dla spółek miejskich, dlatego one będą się toczyły, będą realizowane. I no, na dzisiaj mogę powiedzieć tyle. Spółki są bezpieczne. Pomimo trudnej sytuacji, współpraca na linii spółki-miasto nie została zachwiana i przedsiębiorstwa mogą liczyć na pełne wsparcie. Wiadomo, że chcemy dokapitalizować spółki na tyle, na ile z jednej strony miasto może, z drugiej strony na ile spółkom jest to potrzebne. I przed całą epidemią jasno i wyraźnie mówiliśmy o właśnie dokapitalizowaniu chociażby RDM-u, bo spółki potrzebują między innymi sprzętu i mają zapewnione pełne wsparcie. Myślę, że na najbliższej sesji Rady Miasta, którą będziemy oczywiście zdalnie chcieli przeprowadzić w maju, takie decyzje zostaną przez radnych poparte.